Witajcie w Prościej się nie da. Dziś wytłumaczę Wam, o co chodzi z tymi całymi frejzalami i podpowiem, jak się skutecznie uczyć tych nielogicznych wyrażeń. Jak zawsze, po obejrzeniu filmu możecie sprawdzić, jak dobrze go zrozumieliście i poćwiczyć więcej na stronie łopatologicznie.edu.pl. Na początek, phrasal verb, po polsku czasownik złożony, jak sama nazwa wskazuje, składa się z dwóch lub więcej części. Pierwszą częścią jest zawsze czasownik, a drugą i czasami trzecią preposition, przyimek. Prepositions to angielskie odpowiedniki za, na, do, od itd. Części phrasala razem mają inne znaczenie niż oddzielnie, więc praktycznie możemy je traktować jako jeden wyraz ze spacją w środku. Trudność we phrasalach polega na tym, że po pierwsze nie występują one w polskim, a po drugie są w większości totalnie nielogiczne. Na dodatek jest ich ogromna ilość i pojawiają się na każdym kroku, bo anglofoni je uwielbiają. Dobra wiadomość jest taka, że phrasale to taka rzecz, która po prostu przychodzi z czasem. Ale nawet jeśli jesteś bardzo początkującym studentem angielskiego, jestem pewien, że już ich używasz. Na przykład get up. Każdy chyba spotkał się ze zdaniem I get up at 8 a.m. Widzimy tutaj, że pierwsze słowo to get, czasownik, a drugie to up, preposition, przyimek. Get samo w sobie znaczy dostać, a up do góry. Razem znaczą wstać. Zawsze, gdy chcemy odmienić phrasal verbsa, zmieniamy tylko czasownik. Na przykład na got up. W zdaniu I get up at 8 a.m. łatwo znaleźć naszego phrasala. Czasownik i przyimek, preposition, występują zaraz po sobie. Jednak nie zawsze tak jest. Istnieją phrasale, które wymagają obiektu. Taki obiekt może występować po lub w środku phrasala. W niektórych przypadkach możemy umieścić go dowolnie. Na przykład take after somebody. Być podobnym do kogoś z przodków. Obiekt występuje po preposition. People say I take after my father. Ludzie mówią, że wdałem się w ojca. Drugi przykład. Mess something up. Spieprzyć coś. Obiekt występuje pomiędzy czasownikiem a preposition. Jeśli powiemy mess up something, też będzie dobrze. Wniosek z tego jest taki, że najbezpieczniej umieszczać obiekt po preposition. Zdania. I can mess my spelling up all the time, but I'll learn eventually. Mogę się ciągle mylić w pisowni, ale w końcu się nauczę. I can mess up my spelling all the time, but I'll learn eventually. Znaczą to samo. Warto zwrócić uwagę, że nie możemy postawić zaimka obiektowego po preposition, a jedynie w środku. Zdanie let's break it down, rozłóżmy to na części pierwsze, jest poprawne, ale zdanie let's break down it już nie jest. Tak nie mówimy. Ostatnią wariacją są phrasale z dwoma preposition. Na przykład cut back on something. Ograniczyć coś. Tutaj potrzebujemy aż dwóch prepositions następujących po sobie, aby przekazać to, co chcemy. Some people need to cut back on alcohol. Niektórzy ludzie powinni przystopować z alkoholem. Przechodzimy tutaj do najważniejszej części tego filmu, czyli jak się tego cholerstwa uczyć skutecznie. Najczęstszy błąd, jaki widzę u moich uczniów, to czytanie i rozumienie zdania słówko po słówku, przez co umyka im zupełnie fakt, że widzą phrasala. Zamiast tego należy najpierw przeczytać zdanie do przecinka lub kropki, a dopiero potem zacząć sobie tłumaczyć. Jeśli dalej nie widzimy phrasala, zwróćmy uwagę na przyimki w zdaniu. One nigdy nie mogą występować same. Zobaczmy, jakie słowa stoją przed nimi. Jeśli to czasowniki, najpewniej widzimy phrasala. Po zidentyfikowaniu phrasala sprawdzamy znaczenie w słowniku lub pytamy kogoś, kto może wiedzieć. Jak wspomniałem wcześniej, phrasale mają często totalnie inne znaczenie niż sam czasownik w nich użyty, więc sami raczej się nie domyślimy, co znaczy. Pamiętajmy o tym, żeby powtarzać je zawsze razem z preposition. Taki phrasal to jest w gruncie rzeczy jedno słowo, tylko ze spacją. Także nie powtarzamy get, powtarzamy get up. Nie powtarzamy cut, powtarzamy cut back on. Wreszcie powtórzę, że phrasale to coś, co przychodzi z czasem. Trzeba swoje przeczytać, posłuchać i posprawdzać, aby znać ich wiele. Raczej nie ma sensu ich zakuwać, a przy sprawdzaniu korzystajcie ze słownika, który podaje wiele znaczeń. Są phrasale, które mają kilka równorzędnych znaczeń i sprawdzając musimy wybrać właściwe na podstawie kontekstu. Przykładem może być break down, który może znaczyć zburzyć, rozłożyć, zepsuć się, załamać się. Podsumowując, phrasal verb to słówko składające się z czasownika i przyimka, które razem znaczą coś innego niż oddzielnie. Phrasale przyjdą do nas same, jeśli tylko będziemy je zauważać i sprawdzać ich znaczenia. To coś, co wymaga czasu. Na spokojnie. Sprawdź, czy rozumiesz. Udaj się na stronę łopatologicznie.edu.pl i wykonaj zadanie sprawdzające oraz poćwicz sobie więcej, jeśli masz ochotę. Do zobaczenia w następnym. Prościej się nie da.